Witam Was serdecznie jeszcze w 2021 roku w koszulce, która jest starsza, podejrzewam, według ostatnich przeglądowych, to co sprawdzałem, statystyk Google'a, od 25% tych, którzy mnie oglądają. Koszulka starsza niż widzowie. Zgadnąć, który rok, proszę, ci, którzy interesują się koszykówką, nie powinno być wielkiego problemu. A może ci, którzy się nie interesują koszykówką, się zainteresują i będą mówić, a co on tam ma na koszulce, co ma 24 lata? Dobra, to tyle by było o koszykówce. Przechodzimy do boksu. Bardziej, właściwie prawie w ogóle nie będzie o ringowych rzeczach. Martin kontra kolega Ortiz zrobimy parę dni później, tuż przed Nowym Rokiem. Przypominam, walka pierwszego. Taki pomysł, no, ostatni pomysł się sprawdził i może od tego zaczniemy dawać w dziwnych datach. Sprawdził się pomysł oczywiście z Vito Mielnickim juniorem, którego walkę oglądało około 2,5 miliona widzów. To niesamowity wynik, powiem szczerze, na ten Christmas Day, czyli pierwszy dzień świąt, tak naprawdę jedyny dzień świąt w kraju pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki. Oglądalność absolutnie rewelacyjna. Ustalmy. Przeciwnik Vito Mielnickiego był człowiekiem absolutnie anonimowym i tym anonimowym jest. Natomiast okazuje się, że co prawda to jest fakt, o tym trzeba pamiętać, transmisja pięściarska wskoczyła zaraz po meczu NFL, czyli część ludzi, którzy te dziesiątki milionów, które oglądało, zostało przy telewizora, no jak już leci, siedzę, święta i tak dalej, to oglądam. Okazało się, że pomysł był doskonały. Pozwoliłem sobie na takie małe porównanie, że te 2,5 miliona widzów, które oglądało Vito Mielnickiego kontra De Lomba, to jest trzy razy więcej niż oglądało pay-per-view w wykonaniu takich gwiazd boksu jak Davis, Crawford czy Errol Spence Jr. Razem trzy i razem wzięci. Taka jest różnica między pay-per-view a oglądaniem na normalnym kanale. Natomiast to jest w sumie dosyć prosta sprawa, bo w tym momencie ktoś mógł powiedzieć, no dla pięściarza, no to po co ci te pay-per-view? Dla pieniędzy. No, Vito Mielnicki zarabia tyle, ile podejrzewam, no nie wiem, na przykład Errol Spence Jr. wydaje na przegląd swojego Ferrari, więc tutaj nie można było tego zrobić za darmo, bo z czego weźmiesz te 5 do 7 milionów dolarów? Nie wziąłbyś. Natomiast oglądalność fenomenalna, z tego co słyszałem, przebiła to, czego się spodziewano ze strony PBC, bo to oczywiście Premier Boxing Champion robiło tą walkę o milion. Wyobraźcie sobie przebite oczekiwania o milion. Spodziewano się około 1,5-1,6 miliona, uznane by to było, że to jest fajna oglądalność. 2,5. Vito w ciągu jednej walki stał się, nie wiem czy zawodnikiem znanym, ale na pewno bardziej znanym. Właśnie miał dosyć dziwne zakończenie na końcu, rzucający ręcznik, narożnik rywala Vito Mielnickiego w sytuacji, w której nie mam zielonego pojęcia, dlaczego rzucić ręcznik. Fakt, że przyjął parę bombek, natomiast jakby w takich sytuacjach były rzucane ręczniki, to by tych ręczników zabrakło, bo to ja widziałem 30 walk, kiedy pięściarze byli w takim stanie, w jakim był rywal Mielnickiego i nikt ręcznika nie rzucał. No ale stwierdzili, że trzeba rzucić, więc rzucili. Natomiast to jest ważniejsza sprawa, tutaj jest ta oglądalność, która była rzeczywiście niesamowita. Przechodzimy do tej wypowiedzi Canelo, której nie skomentowałem. A mianowicie Canelo powiedział w jednym z wywiadów, że był zaskoczony faktem, że jego trener, czyli Mr. Reynoso, wskazał jako drogę jego następną do podbijania światowych ringów wagę cruiserweight. Dosyć interesująca wypowiedź, dosyć ciekawy timing tej wypowiedzi. Nie wiem, czy to sugeruje, że może te rozmowy z Makabu niekoniecznie się tak układają, jak się spodziewali wszyscy. Tak naprawdę te rozmowy mają się zacząć tydzień po Nowym Roku, na serio. Natomiast interesująca wypowiedź Canelo mówiącego, że był trochę zaskoczony tym wyborem pójścia w Cruiserweight. Oczywiście Eddie Reynoso może wskazywać, co chce. Słowo ostateczne należy tylko i wyłącznie do Canelo Alvareza. Natomiast interesująca sprawa, skoro jesteśmy przy Canelo, no to wypowiedź Eddie Herno na temat, co dalej powinien robić w 2022 El Gran Campeon Canelo.
Powinien pójść w wagę półciężką i przejść absolutnie do historii boksu, bo gdyby udało się, znaczy inaczej, dla mnie Canelo Alvarez i tak jest w historii boksu. Natomiast to jest opinia Eddie Herna, z którą no, nie można się nie zgodzić, gdyby zunifikował pasy w wadze półciężkiej, no to byłby number one. Nie wiem, w historii nie, no ale w pierwszej trójce, jeśli chodzi o osiągnięcia, tylko i wyłącznie osiągnięcia, no trzeba by nazwisko Canelo Saula Alvareza Barragana dyskutować, no bo jakby gościu miał trzy pasy super średnie, wszystkie pasy super średnie, cztery pasy w półciężkie, no trzeba by taką dyskusję. Oczywiście Eli zaproponował, żeby zacząć ten podbój wagi półciężkiej w 2022 roku od Bivola, z którym ma jakiś tam pomniejszy kontrakt, no bo tak naprawdę on jest, Bivol jest pięściarzem Waldo Boxing Andrija Rabińskiego, natomiast wiadomo, że skąd idą te pieniądze. Pieniądze idą, szłyby z kieszeni DAZN, czyli w tym przypadku DAZN, Matchroom, kieszeń Canelo Alvareza, współpracowali bardzo, bardzo dobrze się. Pamiętam w Miami, w tym hotelu za 1200 za noc, a z zewnątrz zupełnie taki, nie powiedziałby tak, że tam kosztuje 1000 za noc. Wiem, jakie imprezy się tam odbywały i bardzo się panowie, czyli Canelo i Eddie Hearn wtedy w Miami zaprzyjaźnili, więc tutaj tego problemu żadnego, na zasadzie jakiś ego kompletnie, zupełnie nie będzie. No, ja też jestem za tym, żeby poszedł w półciężką. W dalszym ciągu uważam, że naprawdę, im więcej o tym myślę, im więcej o tym, a miałem okazję porozmawiać o zestawieniu Canelo z Makabu, to coraz bardziej mi się wydaje, że to byłby o jeden most za daleko. Jedziemy dalej, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Jak już jest Makabu, tak jakoś płynnie to dzisiaj wychodzi mi, zaraz się na czymś zatrzyma. Na końcu sprawa Tomasza Adamka i powrotu. To na końcu. Wrzucam w tym momencie parę plakatów i to nie jest pomyłka z mojej strony. Ci, którzy powiedzą, co on tutaj wrzuca, jakieś plakaty Char kontra Bryan z 2019 roku, no bo te plakaty się nie zestarzały. Te plakaty się nie zestarzały, ponieważ jak widzicie, 2019, 2020 plakaty, ciągle ci sami ludzie na plakatach, natomiast żadna z tych walk się nie odbyła. Ma się odbyć, musi się odbyć według tego przetargu, który się odbył do 29 stycznia, czyli został miesiąc 2022 roku. Walka Chara z Brianem o jeden z tych śmiesznych tytułów WBA wagi ciężkiej. Praktycznie horror na tym polega, zdobycie tego pasa, jakby do tej walki doszło dwóch kompletnie niezasługujących na cokolwiek pięściarzy. O Charze to już nawet nie będę mówił, bo ja jestem pewien, że no nie wiem, rzucę jakieś nazwisko. Ja myślę, że Siwy robi Chara w minutę albo dwie. Ja tak myślę, że Siwy robi Chara. Czyli równie dobrze moglibyśmy polecieć w tej chwili opcją, jak Siwy wygra z Brianem, to będzie walczył z Usykiem, bo o to chodzi. O to tutaj całkowicie chodzi. Wrzucam w tym momencie fotkę Usyka, który to spojrzenie mówi samo za siebie, co on o tym myśli. To kompletna paranoja. Pomyślcie, Char kontra Brian. Ma się odbyć 29 stycznia 2022 roku. I zwycięzca ma być obowiązkowym rywalem Aleksandra Usyka. No, kompletna paranoja, natomiast ma się odbyć, ponieważ jak widzieliście, były plakaciki 19, 20, plakaciki 2022 jeszcze nie są, bo jest do walki miesiąc, a o niej nie mówi kompletnie nikt. Przypominam, na tej samej gali, i dlatego to jest super ważna gala, zamierzałem się na nią wybrać, bo na pewno nie ze względu na Chara i na pewno nie ze względu na Briana, walka Mczunu kontra Makabu. Walka, która no, stała się super interesująca po tym spotkaniu twarzą w twarz Makabu i Canelo Alvareza. Natomiast, tak jak wspominam, za miesiąc jest ta walka, zero, cokolwiek w mediach, nic, kompletnie nic. Nie istnieje z punktu widzenia organizacyjnego, również z DKP, Don King Promotion, żadnych informacji, wiewiórka mi tu szaleje za oknem. Kompletnie nic, cisza, zupełnie. Biorąc pod uwagę, o czym my tutaj mówimy, no to by człowiek się spodziewał, że tutaj będzie no, szaleństwo różnych press releases. Liczba press releases, nie licząc tego głównego, który zapowiadał sprawę, nie wiem, 4 czy 5 tygodni temu, zero na dzień dzisiejszy. Prawdopodobnie się nie odbędzie. Trudno w tym momencie powiedzieć, natomiast, no, tak jak mówię,
to się nagle stała bardzo, bardzo gorąca karta ze względu na Mciunu i Makabu i ewentualne możliwe spotkanie, przypominam, ewentualne i możliwe Makabu z Canelo Alvarezem. Co ja tutaj jeszcze sobie zapisałem? Wach kontra Dubois, czyli przeczytaliśmy, że Wach, Mariusz Wach wyjeżdża na sparingi do Daniela Dubois wspólnie z tym naszym drugim wielkim, czyli Damianem Knybą. Fajnie, wiemy, że 5, chyba 6 będzie w Polsce, jest Black Cocktail Miller na kolejne sparingi. To wszystko jest fajne, tylko jest jedna rzecz, no ani Miller, ani Daniel Dubois kompletnie nie przypominają w niczym Mahmudowa. Zupełnie, zero. To są kompletnie inni pięściarze. Oczywiście z punktu widzenia presji, którą wywierać pewnie jeden i drugi, zakładam, że Miller jest chociażby w pobliżu tego, co był kiedykolwiek. Na pewno takie treningi się przydadzą. Natomiast jest rzeczą niepodlegającą żadnej dyskusji, że te wyjazdy treningowe nie są pod konkretnego rywala, no bo Daniel Dubois i Mahmudow nic, zero. Sposób walki zero wspólnego. Do tego, kto jedzie do kogo, to Mariusz Wach jedzie do Dubois, czyli wiadomo, że inaczej być nie może, bo tutaj by pewne rzeczy się nie zgadzały, finansowe oczywiście, natomiast no, czy to przygotuje Mariusza, przygotuje na to, jak wytrzymywać bomby, natomiast sportowo pod tego konkretnego rywala, z którym ma walczyć w Montrealu, zupełnie nie. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, na koniec miałem Tomka zostawić sobie. A jeszcze, jeszcze taka uwaga. Oglądałem wczoraj, przyznam, że nie cały, przepraszam bardzo, magazyn Ring pięściarski i jedna rzecz, w niektórych rzeczach się zgadzamy, w niektórych rzeczach się nie zgadzamy. Tak czy inaczej, tak jak mówię, 2021 rok był piękny, to czy się wstawi Usyka jako numer jeden, bo to widziałem, wstawili część kolegów, czy się wstawi Canelo Alvareza, to już jest wybór bogactwa, no bo taka jest prawda. Natomiast jedna kategoria, której kompletnie nie zrozumiałem, zupełnie, a mianowicie rozczarowanie roku, to chyba Maciek dał. Rozczarowanie roku był Michał Cieślak. Ja tego kompletnie nie rozumiem. To się, rozumiem ideę wokół. Rozczarowanie, że nie walczył. Tu moim zdaniem był tytuł źle dobrany do tej kategorii, bo to nie ma żadnego sensu, bo powiedzieć, że Michał Cieślak, tak szukam jakiegoś porównania, że Michał Cieślak był rozczarowaniem roku, to jest jak skrytykować Lewandowskiego, że nie strzelił z żadnej bramki w meczu z Węgrami, w którym nie grał, bo nie wstawił go ten oszust z Portugalii. Cieślak nie miał nic wspólnego z tym. Cieślak zrobił wszystko, co mógł. Natomiast rozczarowaniem była postawa jego promotorów, którzy zablokowali walkę. To tak, ale Michał Cieślak rozczarowaniem? Co mógł więcej zrobić? To tak jak mówię, jakby skrytykować Lewego. Żadnej bramki z Węgrami nie strzeliłeś. No byłem gotowy. Zupełnie mi to nie pasuje. Wydaje mi się, że źle sformułowana nazwa kategorii. Bo to naprawdę nie miało żadnego sensu, bo rozczarowanie wiąże się z czymś negatywnym, przynajmniej dla mnie. Co zrobił Michał Cieślak? Co zrobił negatywnego? Nie wiem, przegrał z kimś, z kim nie powinien i tak dalej, i tak dalej. Mała rzecz, natomiast chyba nietrafione, o ile mogę sobie pozwolić na taką uwagę w stosunku do kolegów, sformułowanie tejże kategorii. Na koniec Tomek Adamek, Radom 24. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że po raz kolejny byłem chyba jedyną osobą, która na ten temat nie napisała ani jednego słowa. To chyba wszyscy byli. Co mogli po tym rozmowie Tomka Adamka, aż musiałem westchnąć. No i mamy pierwsze odpowiedzi, jak na przykład miasto Radom, czy tam zarządcy sal w Radomu mówiący o tym, że nikt o tym nie wie, że taka walka ma się odbyć. No to, tak jak mówiłem, to jest... Która jest z rzędu data podawana na zasadzie takiej, że może coś się zdarzy. Dlatego zadzwoniłem do Gasa Karena, trenera Tomka Adamka. Byliśmy długą rozmowę, którą podejrzewam, że spiszę. No bo mógłbym ją nagrać na wideo, natomiast musiałbym podkładać tłumaczenie. Wiem, że to jest wygodniej dla was. Sorry guys, ale ja nie mam czasu na to. Nie to, że traktuję was gorzej. Właśnie chcę was traktować dobrze. Nie chcę odwalać niczego.
Natomiast no, nie mam czasu na to, ponieważ ja nie żyję z vloga, żeby po prostu poświęcać temu cały czas. Muszę zarabiać na chleb innymi sposobami. Natomiast rozmawiałem z Gasem Karenem, który postawił sprawę jasno. Wszystkim powiedział, do mnie nie należy podpisywanie kontraktu, do mnie nie należy ustalanie, gdzie się walka odbędzie, w jakim terminie. Do mnie należy trenowanie pięściarza. I powiedział jedną rzecz, która była bardzo, bardzo ważna. Mówi Przemek, posłuchaj, Tomek Adamek przyjeżdżający do mnie w wieku 35 lat i Tomek Adamek przyjeżdżający do mnie w wieku 45 lat jest traktowany dokładnie tak samo. Albo możesz walczyć, albo nie. Ten standard jest dokładnie taki sam, mówi Gas Karen. Moment, w którym ja zobaczę, że Tomek Adamek nie nadaje się do walki, ja mówię, Tomek, jak chcesz, możesz walczyć, jesteś dorosłym człowiekiem, ja ci nie będę mówił, ale nie ze mną w narożniku. Ja nie mówię, że tak będzie, natomiast wyraźnie, czarno na białym stanowisko Gasa Karena jest, ja wydam opinię, czy będę trenował Tomasza Adamka, jeśli ten powrót nastąpi, jeśli nie ode mnie to zależy, tak jak mówię, natomiast nie będę go trenował, jeśli uznam, że nie jest gotowy. Potrzebuję 7 do 8 tygodni z Tomkiem Adamkiem, potrzebuję zrobić sparingi, a potrzebuję zrobić przygotowania wydolnościowe, szybkościowe, sprawdzić, czy Tomek w ogóle może wyjść na ring. Takie jest podejście super uczciwe Gasa Karena i mówi, zapytałem się, czy to jest coś, co ja mogę opisać, powiedzieć, absolutnie, Przemek, absolutnie możesz. Taką samą będę miał rozmowę z Tomkiem Adamkiem, właściwie miałem już, Tomek, jeśli ja uznam, że ty się na walkę nie nadajesz, bez względu na to, kto to ma być. To jest też ważne, że zapytałem się, biorąc pod uwagę, że to będzie, że to mógłby być, w jakimkolwiek terminie to nie będzie, w jakimkolwiek mieście to nie będzie, ktoś na przykład słaby, to mówi po pierwsze, nikt nie chce takiego słabego, bo to nie ma żadnego sensu. To jest pierwsza sprawa. Natomiast to nie ma żadnego wpływu dla mnie. Ja przygotowuję go tak samo, jakby miał walczyć z Anthony Joshua i taki sam jest mój standard, jeśli chodzi o Tomka Adamka. Standard jego przygotowania. Mnie zupełnie nie interesuje, kim będzie rywal. To są słowa Gasa Karena, który zresztą potwierdził, że tak naprawdę te treningi się zaczną, kiedy wszystkie kontrakty będą podpisane, kiedy będzie sprawa jasna, gdzie, co i jak. Do tej pory ta sprawa po tym oświadczeniu w Radomiu raczej jasna nie jest. Tyle wiemy na razie. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jak widzicie, ja podchodzę do sprawy z dystansem, a ci, którzy oglądają tego vloga, to doskonale wiedzą, że jeśli chodzi o to, to na razie się nie pomyliłem, a jeśli chodzi o w ogóle boks jako taki, to planowanie czegokolwiek 5 miesięcy do przodu w tej sytuacji, szczególnie, której jest Tomek Adamek i w ogóle wszystko, co się dzieje w boksie, no to równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, a w 2027 będzie ta walka. Także to spokojnie czekamy, zobaczymy, co się dzieje. Dzieje się wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie się działo, jeśli chodzi o boks. To by było tyle na razie tych przeglądów. No, jestem ciekaw, ilu z Was jest starszy niż ta koszulka. W dobrym stanie, bo ja niektóre koszulki, to było z czasów, kiedy się jeszcze bawiłem takie jakąś mini kolekcjonowanie. To nawet je kupowałem i gdzieś tam pakowałem jakieś plastiki, a później stwierdziłem, gdzie, no po co ci to, facet? Chory jesteś? Zakładaj, chodź, to są koszulki. Już od dobrych paru lat tak robię. Także ta jest wyjątkowo stara. Słuchajcie, trzymajcie się. Przygotowania do nowego roku, mam nadzieję, że już poważnie rozpoczęte. Moje się zmieniły, bo miałem być w Monachium w tej chwili, natomiast w Monachium nie będę, ponieważ rząd Niemiec dodał pewne obostrzenia w stosunku do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, których po prostu z punktu widzenia czasowego nawet nie jesteś w stanie wypełnić. To też jest taka kompletnie inna historyjka, bileciki odwołane, polecimy gdzie indziej, a do Europy polecimy w zupełnie innym czasie, może jak to wszystko się w miarę wyprostuje, o ile kiedykolwiek się wyprostuje. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.